Chcesz zobaczyć, czy konto Twojej konkurencji lub influencerów, których oglądasz, nie jest skupionymi lajkami, followersami, subskrybentami na YouTubie? No dobrze, i co my tutaj widzimy? Widzimy oczywiście standardowe liczby, ile mają subskrybentów, ile mają uploadów, czyli ile mają filmów, ile mają viewsów. Widzimy, kiedy było stworzone to konto. Widzimy także, jakie mają przewidywane zarobki miesięcznie. Chodzi od prawie 5 do 75 tysięcy dolarów miesięcznie. Myślę, że tyle nie jest, ale na pewno kilkanaście tysięcy złotych to już jest całkiem możliwe. Widzimy sobie także, jak przychodzą dzień po dniu subskrybenci i to jest fajne, że jeżeli faktycznie danego dnia jest wielki przeskok i tych subskrybentów przybyło jakieś 100-200 tysięcy, można domniemywać, że wtedy było coś nie tak. Widzimy, jak to wygląda pod kątem wykresu. No i oczywiście, jeżeli byśmy sobie weszli w tą wersję premium, byśmy widzieli znacznie więcej danych. Pamiętaj, to tylko statystyki z narzędzia zewnętrznego, nie oceniajmy książki po okładce, czasami one są mylne, ale na pewno daje to pewną podstawę do tego, żeby domniemywać i patrzeć, w jaki sposób rozwijają się niektóre kanały, czy dochodzą do swoich sukcesów stopniowo, czy też mają mega duże piki jednocześnie, a jeżeli te piki są i zdarzają się bardzo często, na przykład kilka razy w miesiącu po kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów, to już można się domyślać, że coś jest nie tak. Jeżeli chcesz zobaczyć inne opcje, jak podglądać kanały na YouTubie, wejdź na mój kanał, zobacz inne filmy, pokażę Ci, jak sprawdzić, które elementy danego filmu na YouTubie są najciekawsze i które najczęściej oglądają inni followersi, czy też inni obserwatorzy filmów na YouTubie. Do zobaczenia, hej!